Słownik muzyczny. Kiedyś był to celtycki poeta, pieśniarz, wykonywał ballady, jakieś pieśni miłosne, opisywał śpiewając historyczne wydarzenia. Bardowie śpiewali na dworach Irlandii, Szkocji, Walii, Brytanii, terenach dzisiejszej Francji i Anglii. No ale współczesny bard to kto? To twórca, który samodzielnie przedstawia swoje utwory, swoje wiersze właśnie w formie śpiewanej. Bard często umie grać na gitarze. Moim rozumieniem tego pojęcia bard jest to osoba, która może grać na jakimkolwiek instrumencie, może grać, śpiewać, ale przede wszystkim musi mieć coś ważnego do przekazania. I tak zwaną charyzmę. Tak, bo trudno bardem na przykład nazwać lidera zespołu disco polo, który śpiewa o czymś, co no jest takie może nie do końca istotne. Grzegorz Dudziński, prezes Otwartej Przestrzeni Światłownia, organizator festiwalu piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije. Bob Dylan, Leonard Cohen, Gintrowski, Lou Reed, Stachura, Kaczmarski, nawet Paweł Kukiz. O nich się mówi bardowie, ponieważ tak, poruszają tematy... Nawet Kazika bym zaliczył do grona bardów. Ta muzyka i tekst poruszają szlachetne struny. Wznoszą nas na artystyczne wyżyny. Powodują chwilę zastanowienia. Dlaczego wszyscy ludzie mają zimne twarze? Fascynuje mnie twórczość Jacka Kaczmarskiego i to nie właśnie te utwory takie napisane pod wpływem chwili wprowadzenia stanu wojennego na przykład, tylko te utwory właśnie takie, które pozwalają zaliczyć Jacka do grona bardów, czyli właśnie takie opisujące życie, opisujące postawy ludzkie, prawdy ponadczasowe. Pamiętam, jak kiedyś dość ostro zareagowałeś na takie stwierdzenie, że Jacek Kaczmarski to właśnie bard Solidarności. Ty mówisz nie, to mu raczej przeszkadzało. Uściślimy, ja zareagowałem ostro na pojęcie bard Solidarności. I to Jacek też właśnie nigdy nie zgadzał się z tym pojęciem, bo on nigdy nie był bardem Solidarności. On został trochę przyklejony przez Solidarność do tego ruchu, głównie poprzez utwór opisujący jakby występy barda Louisa Aliaka, czyli mówimy tu o utworze Mury. Może zacytuję wypowiedź Gintrowskiego o tej słynnej pieśni. Dość szybko zorientowaliśmy się, że mury stają się hymnem Solidarności. Jacek ubolewał nad tym, zdawał sobie też sprawę z potęgi tej piosenki. Ja uważałem, że wychodzimy, śpiewamy, a jak to ludzie odbierają, to już nie nasza wina. Z drugiej strony, jeśli to jest piosenka, która komuś pomaga, napędza, to trudno. Ale nie było dramatów z tego powodu. Czasami się podśmiewaliśmy, że to jest tak przekręcone, że ten refren jest bardziej istotny niż puenta. Ludzi obchodziło jedno, wyrwij murom zęby krat. Tak, i nikt nie słuchał słów. Ten śpiewak, który na początku idzie, porywa tłumy za sobą, prowadzi je za sobą, nagle zostaje sam w trzeciej zwrotce. Tam pada takie stwierdzenie, kto sam ten nasz największy wróg, a śpiewak właśnie był sam. Bo on został sam, a tłumy poszły w zupełnie innym kierunku. Nikt na zwrotki nie zwracał uwagi i no, najważniejszy właśnie był ten refren porywający, czyli właśnie wyrwij murom zęby krat. Tam nawet były próby dopisania jakby innej puenty, bo ta puenta o rosnących się nadal murach, no to się jednak nie podobało. W czasach Solidarności zaroiło się od bardów. Wokół barda narosły konotacje polityczne. W biografii barda dobrze jest, gdy pojawia się ten wątek internowania, prześladowania, polityczne znamie, więzienie. To kiedyś był wyróżnik taki pewien. Myślę, że to był znak czasu, ale takich bardów możemy spotkać na każdym kroku w znaczeniu takim, że są to ludzie, którzy tworzą coś naprawdę z sensem, którzy mają coś do powiedzenia, przedstawiają swoją twórczość. I tutaj sam ten wątek w słowie męczeństwa nie gra roli, tylko właśnie ta wartość ich twórczości. Czyli istnieje politycznie definiowany bardyzm, ale także i ten związany ze sceną poezji śpiewanej. Rzeczywiście tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej. Swetrowcy, weterani sceny poezji śpiewanej, piosenki zaangażowanej, często związani z artystycznym podziemiem, ludzie o określonej kulturze, wrażliwości, którzy posiadają pewną hierarchię wartości artystycznych, to oni są bardami, przynajmniej oni powinni bardami być nazywani, a inni nie. Tak, bo właśnie o tą hierarchię chodzi przede wszystkim. Scena bardów nie jest jednolita. Ja bym tutaj naprawdę bardzo różnych ludzi zaliczył. A czy Antonina Krzysztoń albo Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy? Jak najbardziej. Grechuta, Jan Wołek? Jak najbardziej. Wysocki? No tutaj to w ogóle nie ma dyskusji, bo to ojciec
chrzestny Jacka Kaczmarskiego w zasadzie. Elżbieta Adamiak. Na przykład. Nieważny jest rodzaj muzyki, tylko ta wartość tekstów przekazywanych. Karolina Sykulska w antologii Bardowie podała współczesną definicję terminu bard. Poeta, śpiewak, wykonujący piosenki najczęściej własnego autorstwa, akompaniujący sobie na gitarze, rzadziej innym instrumencie, w swoich utworach komentuje bieżącą sytuację polityczno-społeczną, odwołuje się do wydarzeń historycznych, porusza problemy moralne, przekazując w nich pewne uniwersalne wartości, idee, refleksje, krytykę rzeczywistości. Postrzegany jest jako kulturowo-moralny autorytet. A ja na koniec ciebie zapytam, jak uważasz, czy moda na bardyzm trwa? Wydaje mi się, że trwa, że jest takie zapotrzebowanie. Naprawdę na każdy koncert w Światłowni mamy komplet na sali. Co cieszy najbardziej, że są to osoby młode. To samo dzieje się na festiwalu piosenek Jacka Kaczmarskiego, który organizuje od 8 lat w Bydgoszczy. Też wśród wykonawców przeważają ludzie młodzi, którzy nie mieli szansy spotkać na przykład Jacka bezpośrednio i oni też odkrywają jakiś swój świat w tych tekstach, które Jacek napisał 20 lat temu, 30 lat temu. Żyjemy jak pozwalaliśmy żyć niepamiętanym, niewysłuchanym. Słownik muzyczny.